Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia. Jak widzicie, jeszcze nie do końca otworzyłam oczy, bo wstałam dosłownie 2 minuty temu. Jest 6:40. Dzisiaj jest pierwszy dzień października. Zawsze się z Wami witam po przebudzeniu, więc pomyślałam, że dzisiaj też tak zrobię od razu. I tak, planów na dzisiaj mam dość sporo, więc będę je, mam nadzieję, skrupulatnie realizować. Ale to będę Wam wszystko pokazywać później, a teraz pokażę Wam, co czytam. Pierwszą książką, którą chciałabym przeczytać w całości na tym vlogu, jest Snowflake, Louise Neon, od wydawnictwa Muza. Z tego, co wiem, to ma to być książka po prostu o życiu, o dojrzewaniu, o zmianach, o ciężkich chwilach depresji i tak dalej. Widzę, że tutaj polecajkę napisała między innymi Louise O'Neill, którą kiedyś, gdy byłam młodsza, bardzo lubiłam. W sensie, no młodsza, no 2 lata temu, no ale teraz wiecie, że mi się bardzo mocno gust czytelniczy zmienił przez 2 lata, więc tak. Następnie. Ostatnio zaczęłam Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Książkę, którą chciałam przeczytać już po prostu strasznie długo. I w końcu zaczęłam, ale jestem dopiero tutaj. Dość powoli się nią delektuję. Jest bardzo wolna, to jest monolog, więc czyta się ją powoli. I tak podczytuję ją sobie po prostu i tak będę dalej podczytywać. Następnie wczoraj dość spontanicznie zaczęłam Pomroki. Tu też jestem na początku. Ja Mroki naprawdę uwielbiam. Jest to jedna z takich książek, które w tym roku najbardziej zapadły mi w pamięci gdzieś tam. Pomroki słyszałam, że są o wiele gorsze. Wczoraj jedna dziewczyna na Instagramie napisała mi, że podobno Pomroki wydano bez żadnej korekty, bez niczego, po prostu tak jak to przesłał autor, tak to wydano. Tak słyszałam, nie wiem czy to prawda, jeśli ktoś potwierdza, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Ale tak, zbierają gorsze opinie, więc trochę się obawiam, zobaczymy. Do innego vloga czytam też Morza Wszeteczne Marcina Mortki, ale o tym nie będziemy tutaj w ogóle mówić, bo z tym będzie osobny vlog. I jak wiecie, mam te 3 książki, które czytam od po prostu nie wiadomo ile, czyli Magdę, której dalej nie skończyłam, Trzecią Rzeszę w 100 przedmiotach, którą sobie podczytuję, i Dzienniki Sylwii Plath. Więc tak, to są chyba wszystkie książki, które mam rozpoczęte aktualnie na Goodreads. Jak widzicie, aktywnie czytam raczej te niż tamte, ale tak, zobaczymy, co mi się uda przeczytać dzisiaj. Dobra, teraz muszę iść do sklepu, bo nie mam cukru do kawy, a wiecie, że ja z kawą muszę zacząć dzień. Nie wiem, co jest z moimi oczami, nie mogę ich dalej otworzyć. I mam też do odebrania paczkę w paczkomacie do 7:30. Pokażę Wam, bo to książka. Więc tak, ja Was biorę ze sobą i później się do Was odezwę. Ogólnie już się zbieram do wyjścia, ale chciałam tylko powiedzieć, że na dworze jest 6 stopni. Strasznie mało. Słuchajcie, jest tak zimno na dworze, że zamarza, a mam na sobie bluzę ciepłą i płaszcz zimowy. Ogólnie update życia, jest godzina 14:20, rozładował mi się aparat, więc nagrywam na telefonie. Teraz muszę podpisywać na maile, jakieś tam umowy i tak dalej, więc to teraz porobię, później wracam do czytania. Planowałam iść na siłownię, ale na razie wszystko mnie boli po wczorajszej siłowni, więc nie wiem, czy pójdę, zobaczę. Ale tak, później przyjdę z update'em czytelniczym, bo już trochę udało mi się przeczytać.
powiem wam, że zachciało mi się tak spać, że miałam iść nagrać update teraz, bo jestem już w połowie książki, ale dosłownie nie mam siły wstać. Rzadko tak mam, w sensie rzadko mam tak, że się temu poddaję i idę spać. I przypuszczam, że zaraz się zmotywuję i wstanę, ale no... pomocy. Cześć, przychodzę z update'em czytelniczym, bo jestem już na stronie 153 Snowflake, czyli prawie w połowie, bo książka ma niecałe 350 stron. I teraz tak, krótko o fabule. Poznajemy tutaj Debbie, dziewczynę, która na początku książki kończy 18 lat. Mieszka ona na wsi wraz ze swoją mamą, wujkiem oraz partnerem mamy. Relacje w domu są dość dziwne. Najlepszy kontakt ma z wujkiem, wujek też o nią najbardziej dba. I mama zmaga się z wieloma problemami psychicznymi, z wieloma zaburzeniami, co dość mocno utrudnia jej taki, wiecie, matczyny kontakt z córką. I ma też mama właśnie, która ma 30 parę lat, ma młodszego partnera. Partnera młodszego o chyba 10 lat, 11, coś takiego. Więc jej partner ma 25 lat, a ona ma chyba właśnie 36. Sytuacja w domu dla Debbie nie jest zbyt prosta, jak możecie się domyślić. I z tym całym ciężarem domowo-rodzinnym zaczyna ona studia w Dublinie. Na studiach zaczyna doświadczać wielu rzeczy, poznaje nowych ludzi, niekiedy te znajomości opierają się na kłamstwach, które wyszły z ust Debbie, niekiedy nie przyznaje się do swojej sytuacji życiowej, chce wpasować się jak najbardziej w towarzystwo, do którego nie... widać, że no nie do końca pasuje z jakiegoś powodu. Więc tak naprawdę widzimy młodą dziewczynę z problemami, która zaczyna to dorosłe życie, zaczyna doświadczać nowych rzeczy i próbuje też przywyknąć do tej nowej sytuacji, poradzić sobie w niej, nie zapominając w tym wszystkim o tym, co jednak czekają w domu rodzinnym. Ja jestem na etapie, gdzie ona doświadcza tego studenckiego życia, poznała nowe osoby, ale też w jej domu wydarzyła się tragedia. Nie będę wam tu mówić, co dokładnie się wydarzyło, no bo jest to prawie w połowie książki, więc byłby to duży spoiler. Zobaczymy, jakie te wydarzenia będą niosły ze sobą konsekwencje. Jestem bardzo ciekawa, co tu się dalej wydarzy. Mam takie poczucie, że ta książka jest bardzo ponura. I towarzyszy jej taki... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, więc nie używam tego w żadnym złym znaczeniu, ale towarzyszy jej taki dość depresyjny klimat, co ja lubię w książkach. Więc czyta mi się ją dobrze, wciąga mnie, angażuje mnie, chociaż na początku miałam dość duży problem, żeby wsiąknąć w całą historię i się w nią wkręcić. Nie do końca jakoś tak czułam się... przyciągana przez główną bohaterkę. Ale później, jak już zaczęło się troszkę więcej dziać, to jakoś bardziej mnie ta cała historia zaangażowała. Na razie na pewno nie ma nic w tej historii nadzwyczajnego. Jedynie, o, jedna rzecz. Sny. Główna bohaterka ma dość dziwne sny. Takie jakby trochę prorocze. Nie wiem, czy mogę to tak do końca nazwać, ale coś dziwnego się tu z tym dzieje. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego wątku, po prostu... nie wiem, jakiegoś nadprzyrodzonego, oby nie. Więc na ten moment jestem na tak, zobaczymy, co będzie działo się dalej. Nic więcej na razie nie mówię i idę dalej czytać. Mały update, jest godzina 18.10, ja dosłownie zamarzam i chcę mi się spać, ale postanowiłam, że jest to idealny moment, żeby iść po książkę. Potrzebuję kupić jedną książkę. Jest to coś, co zaczęłam czytać na telefonie, ale doszłam do wniosku, że muszę mieć egzemplarz papierowy, więc właśnie w tym momencie idę go kupić, chociaż i tak go dzisiaj nie będę czytać. Nieważne, liczy się to, że będę go mieć w końcu. Jest 22.30 i ja przychodzę już podsumować ten dzień, tego vloga i to, co udało mi się przeczytać, czyli Snowflake, bo skończyłam. I naprawdę uważam, że jest to książka ważna i potrzebna. Nie będzie to na pewno mój jakiś ulubieniec, nie będę jej rozpamiętywać jakoś bardzo długo. Ojejku,
przepraszam. Ale na pewno Wam nie będę jej odradzać, a raczej polecać. Szczególnie jeśli lubicie takie gorzkie, melancholijne, przygnębiające historie. Ta właśnie taka jest, ma taki tutaj klimat, taki wyczuwam. Myślę, że pomimo tej zwyczajności, bo tak naprawdę mamy tam opisane po prostu codzienne życie głównej bohaterki, która oczywiście napotkała na swojej drodze wiele problemów, ale jednak są to problemy, które towarzyszą ludziom na co dzień. Więc jest to zwyczajna historia, ale w tym wszystkim jest bardzo złożona. Mamy tam przedstawione różnego rodzaju relacje, relacje w rodzinie, które są tam mocno pogłębione, relacje z przyjaciółmi, z którymi nie do końca potrafi się złapać podobny język, ale człowiek próbuje jednak dopasować się do towarzystwa, próbuje dorównać swoim rówieśnikom, ciągle porównując się do nich i szkodząc tym sobie. Mamy tu też portret psychologiczny właśnie głównej bohaterki, która widzi, co się stało z jej mamą i bardzo nie chce dojść do tego samego punktu. Jest przerażona niekiedy tym, co z nią samą się dzieje. Jest to bardzo ciężka książka, ale jest napisana w bardzo lekki sposób, przez to przez nią się płynie, pomimo tego bagażu emocjonalnego. I myślę, że autorka tutaj świetnie uchwyciła ten moment, gdy kończy się to nastoletnie życie i zaczyna dorosłe. Zaczynają się pojawiać poważniejsze problemy, zaczynają się pojawiać trudniejsze decyzje i nowi ludzie, którzy mają ogromny wpływ na nasze życie. Jest to coś zarazem bardzo przygnębiającego, ale też pięknego, więc ja Wam tę książkę polecam. Czy czuję tutaj podobny vibe, co w Normalnych Ludziach? Ciężko mi ocenić, bo Normalnych Ludzi dość dawno temu czytałam. Ja też miałam bardzo mieszane uczucia co do tej książki. Myślę, że tę książkę odebrałam trochę lepiej niż Normalnych Ludzi wtedy, gdy ich czytałam. Nie wiem, jak odebrałabym teraz, więc ja tu nie chcę się wypowiadać na ten temat. Może jest to podobny temat, ale uważam, że troszkę jednak inaczej przekazany. Więc tak, to tyle, jeśli chodzi o ten dzień i o tego vloga. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko ok. Koniecznie pochwalcie się, co teraz czytacie, czy pojawiły się u Was jakieś nowe książki. Wszystko mi piszcie w komentarzach. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!